pomorskiej sieci COP postaraliśmy się o takie pierwsze pierwiostki finansowania dla działań młodzieżowych, w młodzieżowym akumulatorze społecznym, w programie grantowym. Rozdawaliśmy środki właśnie grupom młodzieżowym, radom młodzieżowym z województwa pomorskiego na to, aby zrealizowały swoje pomysły na działania w społecznościach lokalnych. Nasz projekt Lwów Gra dla Gdańska polegał na sprowadzeniu Lwowskiego Koledżu Muzycznego do Gdańska, żeby zagrali dwa koncerty. Pierwszy koncert odbył się właśnie tutaj, w Ratuszu Staromiejskim, a drugi odbył się w Parku Oruńskim w Muszli Koncertowej. Chciałem wzmocnić relacje polsko-ukraińskie. Łącznie na dwóch koncertach było ponad 300 widzów. Sądzę, że jest to wspaniały dla nas sukces, dla Młodzieżowej Rady, że tyle osób udało się nam usiąść na to wydarzenie. Myślę, że z dużym sukcesem. Największe podziękowania przede wszystkim należą się Stowarzyszeniu Morena. Również sama Młodzieżowa Rada mi pomaga. Oczywiście całe wsparcie również akumulatora społecznego oraz Urzędu Województwa Pomorskiego również było niezbędne i przede wszystkim akumulator społeczny pomógł nam finansowo. Ten grant umożliwił nam właściwie zrobienie całego projektu. Była to absolutnie kluczowa część finansowania. Dzięki niemu mogliśmy zapewnić przyjazd, zakwaterowanie i wyżywienie całej orkiestry. W ubiegłym roku brałem udział w takim programie grantowym, w ramach którego razem ze swoją drużyną z szkoły realizowałem projekt, który skupiał się właśnie na kulturze debaty publicznej w Polsce. Na co dzień zajmuję się głównie debatami oksfordzkimi, ale też od 2 lat angażuję się w taką działalność społeczno-polityczną. We wrześniu 2021 roku zauważyliśmy, że problem depresji, różnego rodzaju zjawisk psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest naprawdę dużym problemem i należy go w jakiś sposób rozwiązać. Stwierdziliśmy, że my młodzi powinniśmy wyjść z własną inicjatywą i pokazać młodym ludziom, w jaki sposób mogą sobie lub innym pomóc. Potrzebowaliśmy finansowania, stwierdziliśmy, że jako Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni przy współpracy z Urzędem Miasta mamy wiele różnych możliwości, wiele różnych miejsc, w których możemy uzyskać pomoc. Natomiast znaleźliśmy właśnie dzięki Piotrowi Stecowi fundusz i złożyliśmy ten grant, aby zdobyć finansowanie na różnego rodzaju gadżety. Mam ze sobą tutaj właśnie torbę, która była przekazana uczestnikom i w tej torbie były notatniki, długopisy, ulotki informujące właśnie, jak pomóc innym, jak pomóc sobie. W ten sposób wykorzystaliśmy i znaleźliśmy środki z funduszu akumulatora społecznego. Kongres odbywał się w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Zaprosiliśmy uczniów i uczennice z gdyńskich szkół średnich, ale były również szkoły podstawowe, więc ta informacja się szerzyła. Udzielaliśmy wywiadów, byliśmy w panoramie lokalnej. Informacja tego wydarzenia była naprawdę szeroka. 4 prelegentów, których zapraszaliśmy, wygłosili swoje prelekcje. Pan dr Wojciech Glac, pan dr Marcin Szulc, pani Urszula Kropidłowska i Jakub Stolarski. Później odbyła się dyskusja, którą miałem ogromny zaszczyt prowadzić, a następnie były grupy warsztatowe. Natomiast w tym czasie nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy obecni, rodzice mieli możliwość wysłuchania dokładnej prelekcji pani dr Anity Sumiły, psychiatrki. Później było jeszcze spotkanie, na którym wszystkie te pomysły zostały skumulowane i przedstawione. Mieliśmy niesamowity zespół. Każdy znał kogoś, kto znał kogoś, kto się na tym zna. No i w taki sposób to wyszło. Taka piękna, oddolna młodzieżowa inicjatywa. My chętnie byśmy zrobili takie wydarzenie, ale gdybyśmy nie mieli pieniędzy, nie dałoby się tego zrobić. A dzięki akumulatorowi społecznemu była taka możliwość. Myślę, że zawsze znajdą się osoby chętne do działania. Kiedy cokolwiek robimy, to mam wrażenie, że to ściąga wszystkie najbardziej aktywne osoby. Wielokrotnie działając, spotkałem się z opinią wśród młodzieżowych środowisk, że niektórych po prostu nie da się zrobić. Z racji na brak finansów, brak doświadczenia, możliwości. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Myślę, że sytuacja, w której grupa młodych ludzi, ambitnych ludzi, ludzi z pomysłami dostaje możliwość jakiegoś zrealizowania swojego projektu, zrealizowania swoich czy to marzeń, czy to jakiegoś pomysłu na urozmaicenie tej rzeczywistości naszej polskiej. Myślę, że jest dobrym sposobem na aktywizację. Przede wszystkim też bardzo ważną rolę spełnia edukacja. Ale myślę, że sytuacja, w której właśnie budujemy jednak to zaangażowane społeczeństwo obywatelskie, chociażby przez system mikrograntów, jak najbardziej korzystnie wpływa na rozwój trzeciego sektora i na rozwój młodych ludzi i na rozwój ich horyzontów i potem ich ambicji. To jest bardzo trudne zadanie, żeby przekonać młode osoby do działania na rzecz innego człowieka. Myślę, że najlepszy przykład to jest dawanie przykładu drugiej osobie, że ja swoimi działaniami, swoją głową, swoimi rękoma jestem w stanie dać faktyczne dobro drugiemu człowiekowi. I myślę, że rozmawianie, pokazywanie ma małą wagę, ale przykład, faktyczne zachowanie, faktyczne czyny mogą naprawdę kogoś zachęcić do działania na rzecz drugiego człowieka.